Hej, z tej strony Dekira, witam was wszystkich w kolejnej recenzji na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie to recenzja mangi od Waneko, mianowicie Dororo i Hyakkimaru. Historia zaczyna się od Daigo Kagemitsu, chciwego samuraja, którego ziemia umiera, a on sam zaczyna tracić wpływy u innych samurajów czy też generałów. W związku z tym, aby zapewnić sobie dostatnią przyszłość, postanawia zawrzeć pakt z demonami. W zamian za części ciała swojego nowonarodzonego pierwotnego syna mają wspomóc go w odbudowie prefektury i umocnieniu jego pozycji. Tak też się dzieje, malec zostaje pozbawiony wszelkich części ciała jak oczy, usta, organy wewnętrzne. Jednak ku ogromnego zaskoczeniu Daigo chłopiec dalej żyje. Zostaje jednak wrzucony do rzeki, gdzie czeka go pewna śmierć. Tak się jednak nie dzieje, chłopca odnajduje pewien wieśniak, który sam niedawno stracił dziecko. W związku z tym zabiera malca do swojej żony, która zaczyna je karmić. Postanawiają, że póki co wychowają go w ten sposób, natomiast później zabiorą go do doktora Jukaya, który, mają nadzieję, pomoże malcu funkcjonować normalnie. Kiedy Hyakkimaru, bo tak nazywa się chłopiec, podrasta, doktor Jukai robi mu protezy, dzięki czemu może chodzić, może dotykać rzeczy. I cóż, wtedy dowiaduję się, że Hyakkimaru nie jest zwyczajnym dzieckiem, jakby to nie było już oczywiste od początku. Mianowicie zdobywa on swoje organy poprzez zabijanie demonów. Hyakkimaru ma nadzieję, że po zabiciu wszystkich demonów, które pozyskały jego części ciała, on sam odzyska swoje człowieczeństwo. I cóż, podczas swojej podróży Hyakkimaru spotyka chłopca, sierotę o imieniu Dororo, który razem z nim postanawia pomóc mu w jego drodze do pokonania wszystkich demonów i odzyskiwaniu części swojego ciała. To tyle, jeżeli chodzi o główną historię, nie chcę więcej spoilerować. Oprócz tego właśnie, że Hyakkimaru chodzi i zabija te demony, próbuje odzyskać swoje człowieczeństwo, to też gdzieś tam cały czas ma z tyłu głowy, kim jestem, kto jest moimi rodzicami, dlaczego mnie porzucili, o co tutaj wszystko chodzi, dlaczego te demony mnie pożarły. I też nie jest właśnie to tylko typowe zabijanie potworów, ale też próba odnalezienia swojego przeznaczenia, zrozumienie tego, dlaczego jego spotkała taka tragedia. Sam Dororo również ma swoją przeszłość, którą nie chce się dzielić na początku z Hyakkimaru i jest to też bardzo ciekawe i bardzo smutne. Jeżeli oglądaliście anime, które ja również oglądałam z 2019 roku, to muszę wam powiedzieć, że tutaj jakby to, kim jest tak naprawdę Dororo, jest pokazane na początku mangi. Nie do końca mi się to podoba, ale biorąc pod uwagę to, co w związku z tym się jakby rodzi, jestem w stanie to uwierzyć i w sumie to zaakceptować i jest to dla mnie okej. Ale o co dokładnie chodzi, tego wam nie powiem. Ci, co oglądali anime, powinni wiedzieć. Pierwowzorem do mangi oraz do anime, o którym wspomniałam, jest wydawana w 1969 roku manga Dororo, którą stworzył sam mistrz Osamu Tezuka, która następnie została wyemitowana jako anime. Ja osobiście nie oglądałam tej starszej wersji, natomiast oglądałam to z 2019 i byłam przezachwycona, jak to wszystko wyszło. W związku z tym, kiedy została ogłoszona manga, stwierdziłam, że od razu muszę ją kupić. Bałam się, że to będzie ta sama historia, jednak tak nie jest. Niby mamy to samo, ale inaczej pokazane. Niektóre wątki są dużo bardziej rozbudowane, w niektórych rzeczach dowiadujemy się w innej kolejności i takie dla mnie największe zaskoczenie jest to, że na początku Hyakkimaru ma już mowę i dodatkowo potrafi zaskoczyć wszystkich ciętą ripostą. Mogłabym powiedzieć, że nawet jest takim troszeczkę tsundere. Jednak mimo tego, że jest taki pewny siebie i nawet aż za bardzo, ja bym go troszeczkę przypiłowała, że tak powiem. To jednak po spotkaniu z Dororo widać, jak bardzo się zmienia, jak bardzo się otwiera na właśnie nowe doznania, na przyjaźń, jak zaczyna myśleć w taki bardziej delikatny sposób i oprócz tego zaczyna też myśleć o innych, nie tylko o sobie, jak było do tej pory. Manga jest niesamowicie wciągająca. Z każdym tomem po prostu chcę już czytać kolejny i świadomość tego, że ta manga jest wydawana na bieżąco, już dogoniliśmy wydanie japońskie, jest dla mnie troszeczkę ciężkie do zniesienia, dlatego że po przeczytaniu trzeciego tomu już chcę mieć czwarty tom i czytać dalej, dlatego że pomimo tego, że to jest bardzo podobne do anime, to jednak jest wiele elementów, o których, tak jak wcześniej wspomniałam,
które są inne i sprawiają, że ta historia nie jest w żaden sposób powtarzalna, tak na 100%. I że chcemy poznawać, jak oni to przełożyli, jak oni to pozmieniali, jak bardzo będzie się to różniło od anime, które tak dobrze znam. Dodatkowo jest tutaj taki ukryty wątek miłosny, którego ja absolutnie się nie spodziewałam i bardzo mi zaskoczył, bo w anime nie było żadnej zmianki, żadnej takiej, wiecie, podpowiedzi, że może ta osoba coś czuje do tej. Jeżeli czytaliście mangę, to wiecie, o co mi chodzi, bo ja na przykład nie miałam pojęcia, że to tak się rozwinie. I cóż, czy ojciec Hyakkimaru jest takim draniem, jakim był w anime? Powiedziałabym, że nawet bardziej. Strasznie mnie ta postać irytuje i to się nie zmieniło, nieważne czy tam mangę, nieważne czy oglądam anime. Jeżeli chodzi o wydanie Vaneko, to mamy tutaj troszeczkę powiększony format, a pod obwolutą znajduje się właśnie taka różowata strona w stylu takiego starego papieru, co naprawdę dodaje klimatu tej serii. Jeżeli chodzi o kreskę w mandze, to jest ona prześliczna. Oprócz tego, że potwory, wiadomo, demony muszą być brzydkie i naprawdę niektóre są ohydne, jak są zbliżenia na ich wielkie mordy, to jest coś nieprzyjemnego, ale jednak jest to fascynujące, jak wiele detali jest tutaj zawartych. Dzięki temu, że jest to powiększony format, to niektóre strony wyglądają prześlicznie i myślę, że w małym formacie nie robiłoby aż tak wielkiego wrażenia jak tutaj. Reasumując, ja mangę bardzo polecam, bardzo mnie wciągnęła, maksymalnie czekam na kolejne tomy. Jeżeli baliście się, że będzie to kalka w kalkę z anime, no to tak nie jest. Tak jak już mówiłam, są tutaj pozmieniane wątki, niektóre są wcześniej, niektóre później. Oprócz czego właśnie Hyakkimaru od razu ma niektóre części ciała. No i to jego tsundere charakter właśnie wybija się na pierwszy plan. I to jak bardzo się właśnie zmienia w związku z tym, że na początku był tsundere, a potem właśnie poznał Dororo i jak rozwinęła się ich, no po prostu nie no, kreska jest cudna. I teraz przeglądam. I po prostu jak bardzo rozwinęła się ich przyjaźń. I to jak po prostu niektóre wątki, niektóre postacie potrafią mocno wpływać na psychikę i na zachowanie właśnie niektórych ludzi. Także cóż, dajcie znać, czy czytaliście już Dororo i Hyakkimaru, co sądzicie? Albo czy po prostu oglądaliście anime i czy jesteście zaciekawieni, jak bardzo może manga różnić się od anime. Także cóż, zapraszam Was do lektury i trzymajcie się, pa pa!